Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. W dniu wczorajszym pan premier Donald Tusk na konferencji prasowej powiedział, że jest do dyspozycji parlamentu, jeśli chodzi o sprawy europejskie. Może spotkać się z parlamentarzystami, rozmawiać. Jeszcze wczoraj zapowiedzieliśmy z przewodniczącym Leszkiem Millerem, że zostanie złożony wniosek o to, aby odbyła się Komisja do spraw Unii Europejskiej. Taki wniosek w dniu dzisiejszym o godzinie 8 rano wpłynął do przewodniczącej pani Pomaski, tak aby odbyła się debata. No, mogliśmy się spodziewać, że ta komisja się jednak nie odbędzie. Jak słyszymy, pani przewodnicząca nie widzi takiej potrzeby. Ja przypomnę, że to jest już czwarty wniosek w ostatnich 3 tygodniach. Czwarty wniosek złożony o informację rządu, czy na też posiedzeniu plenarnym, czy też właśnie na posiedzeniu komisji. Za każdym razem słyszymy to samo, nie ma potrzeby dyskutować, nie ma takiej możliwości, a premier mówi, że staje do dyspozycji, więc to nas dziwi, to jest niczym innym, tylko po prostu lekceważeniem polskiego parlamentu. Proszę nam nie dziwić się nam, że składamy te wnioski, bo po tych zapowiedziach ministra Sikorskiego dotyczące federacji, czy pana wicepremiera Pawlaka dotyczące wycofania się, jeśli chodzi i powrót do starych walut, chcemy wiedzieć, jaki rząd polski ma propozycję, jeśli chodzi o rozwój dalej Unii Europejskiej, co dalej w strefie euro. Natomiast ku naszemu zdziwieniu polski rząd albo przez rzecznika informuje na Twitterze, albo przez ministra Nowaka informuje na Facebooku. Dzisiaj mówię o tym również dlatego, że złożyliśmy 2 tygodnie temu wniosek o informację rządu na temat tego, co będzie z polskimi drogami, jak będą wyglądały remonty, inwestycje drogowe. Ku naszemu zdziwieniu możemy dzisiaj przeczytać na Facebooku, że jest źle. Pan minister nie spotka się z parlamentarzystami, ale poinformował na Facebooku, że będzie przeprowadzał inwestycje i że nie jest za dobrze. To możemy dzisiaj przeczytać na Facebooku. No, takiej debaty nie chcemy i dlatego też wniosek został złożony. Uważamy, że premier polskiego rządu i cały rząd lekceważy w ten sposób parlament, bo albo się nie mówi, że się spotyka, jest się do dyspozycji parlamentu, albo się mówi, tak jak zrobił to premier, i się spotyka. Razem ze mną dzisiaj na konferencji profesor Tadeusz Iwiński, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja nie chcę wracać do wątków filozoficznych, bo wczoraj pan premier Donald Tusk, który jest magistrem historii, mówił, że w czasach kryzysu nie należy robić rewolucji. Akurat powinien wiedzieć, że właśnie rewolucje rodzą się w czasach kryzysu. Ale nam chodzi o coś innego, coś, co jest nieodłącznie związane z polską racją stanu. Otóż obserwujemy od dłuższego czasu, ta tendencja zaczęła się w okresie rządów PiS-u, a później Trójkąta Egzotycznego, a bardzo pogłębiła w poprzedniej kadencji Sejmu, a teraz widzimy, że ma tendencję przyspieszającą, naruszania z pewnością ducha, a w moim przekonaniu i litery artykułu 95 Konstytucji, który w ustępie 2 stwierdza jasno: Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów. Nad działalnością Rady Ministrów. Otóż w systemie parlamentarnym jest taka zasada, która w wielu językach świata ma tę samą formułę. Amerykanie mówią trust and check, Rosjanie dowieriaj, no prowieriaj. Wierz, ufaj, ale kontroluj. I to jest elementarnym obowiązkiem i premiera, i poszczególnych ministrów, i przewodniczących komisji parlamentarnych, żeby przeprowadzać poważne debaty w ważnych kwestiach. A to jest niewątpliwie ważna kwestia. Więc jeżeli ja słyszę z ust młodej posłanki, bardzo zdolnej, która jest posłanką 2 kadencji, inteligentną, że ona ma 30 dni na ewentualne zwołanie komisji, no to nie chcę być złośliwy. Odnoszę wrażenie, że jest tu albo arogancja, albo ignorancja. Może wystąpić też jedno i drugie. A jak mówił wybitny włoski myśliciel średniowiecza Giordano Bruno, arogancja i ignorancja to są 2 siostry nierozłączne, w jednym ciele i w jednym duchu. Sprawa jest dlaczego poważna? Otóż w wielu państwach Unii Europejskiej, w wielu parlamentach, wczoraj we Francji,
A we Francji mamy system półprezydencki, gdzie nie ma jasnej kontroli Zgromadzenia Narodowego nad prezydentem. Wielka debata toczy się w Wielkiej Brytanii, gdzie na przykład część posłów rządzącej partii konserwatywnej domaga się przeprowadzenia referendum w określonych kwestiach. A w Polsce trwa cisza. Więc my ponawiamy apel, ponieważ szczyt się dzisiaj zaczyna kolacją w Brukseli, będzie trwał jutro. Ponawiamy apel, żeby premier przedstawił sprawozdanie z tego szczytu, tym bardziej, że wszystko na to wskazuje, iż nie będzie to w tym roku kalendarzowym szczyt ostatni. Premier nie ma się czego obawiać i rząd się nie ma czego obawiać. Dlaczego? Otóż SLD, który, przypomnę, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, i to Leszek Miller po udanych negocjacjach w Kopenhadze, sam brałem w nich udział, po podpisaniu traktatu akcesyjnego w Atenach, bardzo regularnie informował Sejm o tym wszystkim. Przeprowadziliśmy referendum w sprawie przystąpienia do Unii, bardzo trudne, dwudniowe, w 2003 roku. I my trzymaliśmy się ducha i litery konstytucji. Dlaczego mówię, że premier i rząd się nie mają czego obawiać? Dlatego, że w tym Sejmie jest zdecydowana większość dla idei pogłębionej integracji. SLD, jeżeli byłaby taka informacja, będzie głosował za nią. Pod jednym warunkiem, że nie można sprowadzać Unii Europejskiej do instytucji, i mówię to o Unii jako instytucja en bloc, ale także Unia ma 11 instytucji jakby cząstkowych, do wątków czysto czy wyłącznie finansowych. Oczywiście jest niezbędne wprowadzenie dyscypliny finansowej. Przypomnę, że tylko dwa kraje Unii, Polska i Niemcy, mają zapisy konstytucyjne. My mamy w artykule 216 stwierdzenie jasne, że zadłużenie publiczne nie może być większe niż 3/5 produktu krajowego brutto w danym roku. I rozumiemy, że tego typu zabezpieczenia w pakcie stabilizacyjnym, który jest przewidziany na wiosnę być może przyszłego roku, jest potrzebne, ale nie można tylko działalności Unii do tego sprowadzać. Nie tylko dlatego, że my jesteśmy lewicą, musimy dbać i trzeba dbać o to, żeby to była Europa socjalna, niezależnie od zaciskania pasa, żeby to nie prowadziło do zmniejszenia praw pracowniczych, praw socjalnych, bo gdyby tak miało być, to może w tym tkwi tajemnica, że Polska do tej pory jest na liście hańby, użyłem świadomie tego słowa, i nie zrezygnowała z przystąpienia do protokołu brytyjskiego, który uniemożliwia pełną ratyfikację europejskiej karty praw podstawowych. I dlatego jeszcze raz apelujemy do rządu, do premiera, a także do pani przewodniczącej Agnieszki Pomaskiej, żeby podjęli działania, które będą zapobiegać myśleniu, że ten rząd de facto opowiada się za ubezwłasnowolnieniem Sejmu. Tak nie może być. To jest największa pojedyncza słabość Sejmu. Brak kontroli, niedostatek kontroli nad działalnością Rady Ministrów. I tak dalej być nie może.